Cześć, witajcie na siedlisku Marcinówka. Przyjechaliśmy właśnie tu na miejsce, do chaty. Mamy dzisiaj kilka ciekawych planów do zrobienia. Czy nam to się uda i czy wyjdzie nam to wszystko? Sprawdźcie. Oglądajcie do końca, a na pewno niczego nie przegapicie. Jak wiecie, musimy ogrodzić nasz mały ogródek warzywny, który zrobiliśmy na łące. Tę jedną podwyższoną grządkę i na razie też jedną niepodwyższoną, tylko normalną gruntową obok niej. No oczywiście po to, żeby żadna zwierzyna nam się nie dobrała do tego, co tam posiejemy i co, daj Boże, wyrośnie. No i pytaliśmy się Was między innymi o to, w jaki sposób tanio można to zrobić, tanio i dobrze. Ale odkryłem tutaj, na naszym podwórku, trochę siatki ogrodzeniowej. Tu mamy akurat taką siatkę zieloną, chyba pokrytą jakimś czymś, albo pomalowaną presję na zielono. No a w dalszej części, dalej przyrośnięta mchem, o tutaj, a nawet nie dam rady jej teraz wyrwać, jest taka zwykła siatka ogrodzeniowa, ocynkowana. No i zobaczymy, jak dużo jej tutaj mamy, czy ona nam wystarczy, a w dalszej części lasu, tak nawet teraz jak rzucę okiem, to widzę, że jest inny rodzaj siatki, taka plastikowa PCV, trochę gęstsza niż taka zwykła, tradycyjna. No i może okaże się, że nazbieramy jej tyle, że nic nie będziemy musieli kupować, tylko po prostu ją wykorzystamy. Paliki oczywiście weźmiemy z naszego lasu. Mamy tam parę drzew do przecięcia, więc na pewno część się nada. One nie muszą być przecież super grube, więc takich nawet cieńszych, sosnowych. To jest takie ogrodzenie tymczasowe. Na pewno spełnią swoje zadanie. Tymczasowe, bo nie wiemy jeszcze do końca, jak duży będzie ten nasz ogródek warzywny. Chcielibyśmy pewnie, żeby był jak największy. No ale na razie jest taki, jak jest, na miarę naszych możliwości. No to teraz oczywiście musimy się zabrać za odkrycie tej siatki, wyrwanie jej z tego mchu, oczyszczenie. No i przeniesiemy później na miejsce i będziemy wymierzać. Może się uda. Hej! O, masz rękawiczki. A czego chcesz dotykać? Siatki. To jest siatka, widzisz? O, tu wymierzam. Tylko uważaj, to się nie skalecz się, bo tu są też druty, wiesz? To siatka daje nam ziemniaki i idzie przez to wejście tam. Tak. Zobacz, Tosiu. Luneta. O, Luneta. Luneta. O. Co to? Zobaczła. O, widzę cię przez lunetę. Cześć. Tyle zostało ze starego brzozowego słupka. No tak. Sama kora. Wszystko w środku jest, nie wiem, wypadło, rozłożyło się. Ciekawe. Dajcie mi lunetę. Trzymaj. Proszę, lunetę. Trzymaj. I tutaj też jest kolejna. A nie, zobacz, zostało tutaj troszeczkę. Jakieś jaja są w ogóle tutaj. Widzisz takie białe, przezroczyste kulki? To są jakieś jaja. Jakichś zwierząt. Ja myślę, że tej siatki może starczyć, bo tej tutaj jest trochę, tak może nawet na pół. No. Albo chociaż na jedną trzecią. Aha, ona naszego taka ogródka. To zwijasz? Sobie dobra. Tak, zwijam. Aha, tutaj bo ona jest idę. To jest taka inna, to jest inna. No ona jest tutaj połączona, nie? Aha. Odłączyć? Odłączę to. No dobra. A nie, bo to tylko w tym jednym miejscu. O, tutaj trzy są. Aha. Cztery. No, no to jak odłączyłaś, to odłączyłaś. No to odkręcić wszystko. I tam dalej jest jeszcze jakaś siatka, tak? Tak, a tam w lesie jest taka plastikowa. Gęsta, co ci pokazywałem, jak ostatnio byliśmy w Briku. Aha, no to też spoko. No ta, to jest taka zwykła ogrodzeniowa siatka. Tak, tylko ten kawałek jest akurat zielony z jakiegoś powodu. No tak. Taki może mieli. O, tutaj sobie odłożymy. No. A tu mamy taką zwykłą, nie? Ona też, zobacz, jak poprzerastała tutaj. Tak. Druga luneta. Pokaż. O, tutaj nie. Tutaj jeszcze jest środek. Ale można go wyjąć i już nie będzie. Ale no tutaj to się jeszcze jest. Z tego nie będzie jeszcze lunety, wiesz? A my tu będziemy teraz drugą część. Patrz, mchu. O. Ile. Ale wieje. Ile tego mchu? Tak, dużo, co? Muszę ten mech pozdejmować, bo on strasznie jest ciężki. I normalnie nie da się tej siatki podnieść, jak on jest. Oj, mozolna jest to robota z tym wyciąganiem tego mchu. Ona tu jest łączona z wielu kawałków, wiesz? Tak, ten.
No i dobra. Druga siatka. Drugi kawałek. A teraz możemy iść do lasu. No to tutaj mamy taki kawałek. Niestety ta plastikowa, widać, że tutaj trochę już leżała. No i jest taka łamliwa dość. Nie wiem, czy się nada. Z drugiej strony przecież jakby tak była plastikowa sobie na słońcu cały czas, no to też słońce by swoje robiło jakąś erozję. No nie wiem, no łamie się trochę pod rękami. No, ale zobaczymy. Przy trochę i tutaj jest, bo tu kawałkami. Tutaj się zaczyna kolejny kawałek. Tutaj chyba. O, jeszcze wcześniej. A, tutaj dopiero. Gdzieś. Dobra, tu się skończył. Chyba jeden słupek, a tu się zaczyna. Albo się zaczynał kolejny słupek. Ja, tak jak widzicie, te słupki nie są najtrwalsze. Jeszcze tu siatkę dość delikatnie podnosić, żeby właśnie całej nie porwać. O proszę, sznurkami te słupki poprzywiązywane, ale z tych słupków to już absolutnie nic. Czego to człowiek nie odkryje w swoim lesie? Ile tego, ile ściółki. Się cały ekosystem już na tej siatce stworzył. Tutaj to już najgorzej, bo już trawa poprzyrastała. Ciekawe, czy się w ogóle da zwijać. Obawiam się, że już tak nie do końca. Dotarliśmy do jej końca. Tutaj to chyba taki mały. Myślałem. No i co myślicie o takiej siatce? Nada się? Czy się nie nada? No ta to już bardziej zniszczona. Krótka. To chyba tylko na łaty się nada. O, ale daleko, co? Szybka aktualizacja. No niestety okazało się, że ta siatka do ogrodzenia naszych grządek na polu, na łące się niestety nie przyda. No, powód jest prozaiczny, nie musiałem nawet pytać moich rodziców o zdanie. Po prostu jest jej za mało. No ale to nic, robota nie poszła na marne, dlatego że uważamy, iż taka siatka, czy to plastikowa, czy metalowa w lesie, no to jednak coś zbędnego, więc lepiej było to uprzątnąć, a my mamy nadzieję, że wykorzystamy to do jakichś innych projektów, których na pewno nam nie zabraknie. Niedawno zajmowaliśmy się przycinaniem jabłoni i grusz. Tym razem przyszedł czas na wiekową mirabelkę. To drzewo, jak widać, mocno zdziczało i potrzebowało silnej interwencji. Gałęzie nachodziły na siebie wzajemnie, krzyżowały się, wiele z nich było suchych. Światło docierało tylko do zewnętrznych części korony,
bo w środku było tak bardzo gęsto, no, że trudno było, żeby słońce też tam operowało. Cięcie było więc konkretne. Musiałem użyć piły ręcznej, bo sekator tutaj nie wystarczył. Pozbyłem się naprawdę grubych gałęzi, a to jeszcze nie koniec. Następny etap w kolejnym terminie, by nie narazić drzewa na szok. Prawdopodobnie będzie to latem po zbiorach. Wtedy pozbędziemy się jeszcze co najmniej jednej naprawdę grubej gałęzi, która przerasta się z innymi, oraz tych, które przychodzą poza siatkę. No to bez sensu, żeby drzewo wychodziło już poza nasze podwórko. Prawdopodobnie zetniemy je też z wysokości. No ale już dziś wygląda znacznie, znacznie lepiej. Trzeba wykopać cichą ścianę. Wiecie co, ziemia jest jeszcze trochę zimna, ale postanowiłam, że skorzystam z takiej lepszej trochę pogody i zerwę sobie tą darń, która tutaj jest, bo będę chciała już wsadzać tutaj takie cebule kwiatowe i teraz przygotuję sobie po prostu podłoże do tego, zedrę sobie to i już po prostu włożę same cebulki, niech sobie rosną. Mam takie właśnie cebule, takie wieloletnie. Tak. Babka, jeśli ta cebulka buje, to koniecznie to pa! To pa! Tosia kopie chrząszcza, bo znaleźliśmy chrząszcza tutaj w ziemi, no i go zakopałyśmy, ale Tosia chce go odkopać. No nie wiem, czy on będzie z tego powodu zadowolony. Będzie! On już widzi jego ciało! Widzisz jego ciało? Ale wiecie, to jest taka przyjemność, jak człowiek tak sobie pokopie w ziemi. Trochę mi tego brakowało, bo w tamtym roku byłam w ciąży, nie mogłam kopać. I musiałam tylko pokazywać ludziom, co mają robić i gdzie. No to też było, wiecie, fajne. No bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc. Też dziękuję mojemu mężowi za pomoc. Ale teraz mogę zrobić to sama. Dokładnie, wiecie, tak jak chcę i tam, gdzie chcę. A tak, trochę się też czułam, jakbym wykorzystywała ludzi. Ale no też trzeba umieć prosić o pomoc. To jest bardzo potrzebne w życiu. Więc za każdą pomoc bardzo dziękujemy. Tosiu, co tu robisz z tą łopatką? Czym się dziubnęłaś? Ziemiami tymi. Tosia! Nie chodź tak z grabiami. No nie można tak robić, żabko. A jakbyś się przewróciła z tymi grabiami i byś upadła na nie? To by była tragedia. A potem te diamy. Aha. Potem ta łopata. Potem druga łopata. A to jest te diamy. I wszystko mnie zmęczyło. I wszystko cię zmęczyło. Dobra, robimy przerwę, bo Witek się obudził. Rękawiczki tu. Dobrze, kochani. Cześć, witajcie. Cześć, a więc witam się z wami z chaty. Będę robić teraz taką tradycyjną wiejską potrawę, czyli tortillę. Ale to są po prostu placuszki z kuchni kaflowej. I powiem wam, że wychodzi to mega. Niestety nie mam wałka, muszę sobie jakoś radzić. Zawsze wiecie, butelka daje radę. Proszę, rozwałkowuję. Ogólnie placki na tortillę są bardzo proste, bo dodaje się do nich tylko mąkę, sól i gorącą wodę, taką wrzącą. No ja nie dodawałam oleju. Ale to nic nie szkodzi, bo ciasto jest dobre.
wychodzą takie eleganckie placuszki. No i teraz wystarczy to po prostu rozwałkować na taki cienki placek. Zaraz Wam pokażę, jak to kładę na kuchni, jak to wygląda. Oczywiście Marcin ostatnio czyścił kuchnię, szlifował ją. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to robił, to teraz właśnie wyświetla się Wam link do tego filmiku na górze. Ja przed położeniem tych placków w kuchnię przemyłam po prostu zwykłą wodą. Nie można tego jednak ani natłuszczać olejem, ani używać żadnych jakichś środków impregnatów, ponieważ no nie jest to wskazane. Olej będzie po prostu śmierdział, bo będzie się wypalał i będzie się dymił. A inne środki no nie są dobre do spożywania tego z jedzeniem, więc po prostu zwyczajnie czystą wodą, ścierką i czystą wodą się to robi. I tyle. No i tak sobie wałkuję placuszki. Nie muszę kupować ich za 5 zł w supermarkecie, bo wystarczy mi trochę mąki i soli. No i tak właśnie to będzie. No i będziemy po prostu do tego wkładali kawałki kurczaka. Mam już je na patelni. Do tego mam też taką surówkę, coś powiedzmy trochę w stylu Kolesława, bo jest tam kapusta, marchewka, cebula, majonez, przyprawy i trochę jogurtu greckiego. Ja jednak wolę dodawać jogurt niż robić na samym majonezie, bo wtedy ta sałatka jest lżejsza. Tosia raczej pewnie będzie miała... A nie, Tosia lubi tę sałatkę. Tosia będzie miała jeszcze z papryką, bo Tosia jest wielką fanką papryki. Tosiu, czy będziesz chciała jeszcze z pomidorem? Nie, ja sama z papryką. Sama z papryką? Dobra. Nie, bez papryki. Bez papryki? Nie. No to już się zgubiłam. Dobrze. Ja nie Dziura. Chcę tortilli, bo samą paprykę. Samą paprykę. To będziemy musieli coś wymyślić. Zabieram placuszek, nakładam tutaj. I tak po, wiecie, kilka minut na stronę. No kilka minut, bardziej bym powiedziała może minuta na stronę. Zależy, jaką macie moc na kuchni. A tutaj są moje kurczaczki, one już są, proszę, o, zrobione. Jeszcze je przełożę. Nie są one w panierce, są zwykłymi po prostu kurczakami. Ale już nie chciało mi się tego opanierować, nie miałam tyle czasu, jest późno, wszyscy są głodni. Musimy coś zjeść, więc robimy w ten sposób. O, no i pięknie. Tutaj jak widzicie mam banany. Suszę je po to, żeby potem zrobić nawóz potasowy. Dobra, no i oczywiście muszę jeszcze podrzucić do pieca. O. Troszkę drewna, żeby temperatura nie spadała, bo już tutaj mam praktycznie sam żar. Dobra. I przekręcam. Proszę. Tak to wygląda. No dobra, mamy tutaj nasze placuszki. Kurczaki już zdejmuję z ognia. W porządku. Jeszcze tylko muszę umyć ręce z mąki. Trochę pomidora jeszcze dodamy. W porządku. Trochę majonezu. No dobrze. Tylko nie z papryką i nikt nie będzie jadł tej papryki. Nikt nie będzie jadł tej papryki. Dobrze, robimy tak. Tato, nikt tej papryki nie będzie jadł. Chcesz z serem? Na pewno. Powiem Wam naprawdę bardzo dobre. Wyszło elegancko i ta tortilla wyszła taka mięciutka. Bo czasami są takie, wiecie, jak za długo się potrzyma na patelni, to one wychodzą takie bardzo chrupiące, ale wtedy nie da się ich zwinąć. A tu proszę, elastyczna, piękna. Naprawdę smaczna. Polecam. Oczywiście my też życzymy smacznego. Jeśli też coś jecie, jakąś kolację lub podwieczorek, to smacznego. No a my jemy dalej, co? Smakowało Ci, Tasiu? Tak? No to super. Nie mam! Chyba zjadłaś, co? Chcesz jeszcze gryza? Miam, miam, miam.
błyskawiczki do roboty z kotkiem i z jelonkiem, bo to był przyjaciel jego. O, to był jego przyjaciel? O takiego Jenifera. Rozumiem, z takimi rogami? Tak, z takimi rogami. Czy to jest Jenifer tam? Może. To jest jelonek. Przyjaciel jest kotka, jelonek. Już zjadłam. Cieszę się. Nie ma. Dobrze, to wyrzucimy opakowanie. Do zobaczenia za tydzień w niedzielę o 16:00. Widzimy się. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, a jeśli chcecie zobaczyć nasz ostatni filmik, koniecznie kliknijcie tutaj. Będziecie mogli obejrzeć go na bieżąco. Trzymajcie się, buziaki, pa!